Hej, witam Was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie moi drodzy, dawno nie było materiału o tym, co się dzieje na świecie, a właściwie to, co nas najbardziej interesuje, to oprócz cen energii, cen węgla i tak dalej, interesuje nas to, co się dzieje na Ukrainie, prawda? No więc obecnie, tak wygląda mapa. To jest stan na dzień 10.07. 2022, tak mniej więcej to wygląda. Jeszcze jest jedna interaktywna taka mapa tutaj, gdzie są zaznaczane ataki. Bardzo, bardzo ciekawa strona. Można sobie kliknąć na każdy, właściwie na każdą ikonkę, i pojawi nam się tutaj z boku opis mniej więcej, co się tam wydarzyło co zostało zniszczone. Czasami nawet pojawiają się filmy, jeżeli są jakieś filmy dostępne. Bardzo, bardzo ciekawie się to prezentuje tutaj. Moi drodzy, no jest stagnacja, prawda? Rosjanie podobno zbierają siły. Jak widzicie, do tej pory no, zajęli tutaj Ługańsk, Donieck, Mariupol oczywiście, Bertańsk, Meritopol i Hersoń. No, zajęli całkiem sporo. Na pewno ta wojna, nazwana przez nich operacją specjalną, nie idzie po ich myśli. Zdecydowanie nie spodziewali się takiego oporu, ale teraz już um, podobno idą na wyniszczenie, i po prostu artyleria pracuje najwięcej, rakiety pracują najwięcej, ponieważ jeżeli wjeżdżają czołgami, to w wielu miejscach te czołgi tracą, po prostu. Z drugiej strony, mamy oczywiście wzmocnione trochę siły ukraińskie. Mówię trochę, bo te, nie jest to jakieś wielkie wzmocnienie. Wiadomo, że tam pracują nasze kraby. Główna zaleta naszych krabów, jak i cezarów z Francji, czy też tych Chałubic 777. Z Stanów Zjednoczonych jest to, że można Ukraińcom dostarczać naszą natowską amunicję, prawda? Więc to jest główny plus i to zdecydowanie bardzo duży plus, bo niewyczerpanych źródeł Ukraińcy do swoich dział na pewno amunicji nie mają. Jakie są efekty działania? Trudno powiedzieć ogólnie, ponieważ jest sporo filmików, ale to właściwie nigdy nie wiadomo, co strzela. Zazwyczaj filmiki no, są tak zmontowane, że widać jakieś działo, które strzela, i później widać, że gdzieś pociski padają, ale film wiadomo, jak można zmontować. No, nigdy nie wiemy, czy akurat jak prezentują na przykład kraba polskiego, i później jest. Cięcie I jest nowa, nowe jakieś miejsce, gdzie te pociski uderzają. No to nie wiadomo, czy to akurat kraw strzela, prawda? No, tego niestety nie wiemy tego dowiemy się prawdopodobnie dopiero po wojnie, tak jak i wielu rzeczy związanych z tą wojną. Na uwagę zasługują oczywiście amerykańskie Himalcy, dostarczone Ukrainie w niewielkiej. W niewielkiej ilości, aczkolwiek już są pierwsze efekty, ponieważ automatycznie zwiększył się zasięg strzału skutecznego, i okazuje się, że dzięki wywiadowi, prawdopodobnie amerykańskiemu satelitarnemu, Ukraińcy trafiają składy amunicji. Pewnie nie trafiają ich tyle, ile by chcieli, ale jest to. Bardzo ciekawa rzecz, ponieważ Rosjanie podciągnęli te składy, żeby mieć chyba krótszą drogę zaopatrzenia własnych jednostek, prawda, własnej artylerii. No i okazuje się, że były one poza zasięgiem artylerii, ale na pewno nie są poza zasięgiem HIMARSów. To jest ciekawe. Być może Rosjanie będą musieli cofnąć się znów i dostarczać. Co wydłuży im oczywiście całą logistykę dosyć mocno i będzie dosyć upierdliwe, prawda? Ogólnie, no, tyle kraju zostało zajęte. Ukraińcy mówią, że będą to odbijać, że sytuacja się odmieni, natomiast obecnie jest przestój podobno ze strony rosyjskiej. Mówię podobno, ponieważ to nie jest tak, że jest zawieszenie broni i nikt do siebie nie strzela. Absolutnie nie. Rosjanie ściągają siły, ściągają sprzęt, czasami stary sprzęt. Widzę w internecie jakieś takie, mówiąc prostym językiem, podśmiechujki z tego, że tam Rosjanie jakiś stary sprzęt zwożą. Słuchajcie, stary czołg. To jest ciągle czołg i to nie jest czołg z jakiejś, nie wiem, z II Wojny Światowej, tylko to są pojazdy, które trzeba mieć broń przeciwpancerną, żeby po prostu to zniszczyć. Jeżeli Ukraińcy na danym odcinku, gdzie pojawia się taki czołg, czy czołgi nie mają tego, no to jest kropka, no nie ma nie ma co, co zrobić, tak, że, ach, no... Śmieszki są moim zdaniem absolutnie niepotrzebne, bo Ukraińcy giną. My tego nie widzimy. Nie oglądamy dziesiątek filmów jak Ukraińcy giną, tylko oglądamy dziesiątki filmów jak Rosjanie giną albo jak są zrzucane granaty na nich z góry z dronów. Natomiast no niestety te straty są po obu stronach, to chyba jest jasne dla Was, prawda? Że straty duże ponoszą Rosjanie, że odkąd zaczęli stosować nową taktykę, czyli rzucają artylerię ile tylko mogą, no to powiedzmy, tutaj, przewagę mają nad Ukraińcami sporą, żeby tą przewagę zniwelować. Znaczy, nigdy się chyba nie uda zniwelować tej przewagi, bo to jest jednak Rosja kontra Ukraina, to byśmy musieli naprawdę bardzo dużo tego sprzętu tam dostarczyć, żeby to się wyrównało. A będą ściągać go więcej. Co się dzieje na Ukrainie, to chcę Wam też jeden filmik pokazać. Najpierw go obejrzyjmy, później Wam objaśnię. On się dzisiaj chyba pojawił, czy wczoraj? Przegział, przegział, tutaj. Ejcie. To jest ogólnie gość, który tutaj zdał sprawozdanie, że niektórzy policjanci, niektórzy żołnierze pobierają jakieś opłaty, haracze, łapówki. Oczywiście to na Ukrainie, zresztą zobaczmy, co będzie dalej. Сюда иди, блядь. Сюда нахуй. Руки, блядь руки, сука. Руки, блядь. руки нахуй. Руки. Я сейчас, Руки. Ложись, блядь, дай Ложись, сука. Ложись, блядь. Лежать, придурок, Руки нахуй. Руки, блядь. Руки. Руки.

Żobile spermonowe. Mordownicz, to nie są, to są. Słynie na... Mordami jest suka skazał. Słuchajcie, mordownili w mnie. Mordownik, suka to wojna, te błapki brać nie kończył. Dobra, e, o co tutaj w ogóle chodziło? No, na wojnie każdy wie, że można zarobić, i nie tylko zarabiają koncerny zbrojeniowe albo jakieś państwa tylko na wojnie zarabiają także zwykli ludzie. A jeżeli ktoś ma władzę, to tym bardziej tą władzę może wykorzystać, no bo czuje się praktycznie bezkarny, ludzie są przestraszeni i tak dalej i tak dalej. Na Ukrainie jest problem z korupcją, to chyba nie jest dla nikogo żadna tajemnica. Teraz się do tym nie mówi. Ale te wszystkie kraje, no u nas udało się z tego wyleczyć, prawda? Udało się wyleczyć z tego, że jak zatrzymuje was patrol policji i jakiś tam mandat 500 zł mówi, no to, to wy dacie na przykład 200 złotych łapówki i się rozejdzie po kościach. No nie próbowałbym tego w Polsce robić z bardzo prostej przyczyny. To nie to, że nasi e, są jacyś święci e, policjanci, tylko niebezpieczeństwo wpadki przy czymś takim za marne tam 200 zł, czy nawet 500 zł, jakby to było, no jest niewarte tego, prawda? To jest po prostu niewarte. Zresztą te, to przysłowie jest znane, jak kraść to miliony. <grymnie> prawda? No, taka jest prawda. Ukradniecie miliony, to mało kto nazwie was złodziejem. Raczej jesteście przedsiębiorczym gościem. I nawet jak was złapią i zamkną, to i tak jesteście ustawieni. A jak ukradniecie tysiąc złotych komuś, to jesteście złodziejem już. Zdecydowanie tak to po prostu działa. E, na Ukrainie. Jest duży problem z łapówkarstwem, zresztą w Rosji to samo jest taki problem, na Białorusi też jest taki problem, i teraz Ukraińcy wydaje się, że zaczynają się z tego czyścić. To znaczy, wydaje mi się, że stopień patriotyzmu na Ukrainie teraz jest chyba najwyższy z możliwych, tak myślę. I oni muszą zrozumieć, a część z nich prawdopodobnie zrozumiała, że to jest taki czas yy, ta wojna plus następne lata, nie wiem, rok, dwa lata, trzy po wojnie, kiedy oni muszą się po prostu poświęcić, kiedy oni muszą do tego zachodu powiedzmy bardziej się zbliżyć. To nie jest tak, że policja nie bierze łapówek. W Polsce, w Niemczech, czy gdzieś tam na pewno biorą, ale to nie jest takie zwykłe, nachalne łapkarstwo. Tylko tam już prawdopodobnie to są inne układy, prawda? No, na pewno jakieś zgniłe jabłuszka się w Policji Polskiej również znajdą. No ale tam jest to plaga i zaczęto na to zwracać uwagę. Jak widzicie, tutaj zatrzymano dwóch tych policjantów. No, po ich przestraszonym głosie już widać, że zdają sobie sprawę, że no, nie będą mieli lekko, tak. W, w najlepszym przypadku prawdopodobnie pójdą na front na te najcięższe odcinki. A jeżeli z, z ich oddziału każdy będzie wiedział, kto to jest, no to łatwego życia nie mają, no umówmy się, tak. Także teraz jest to niebezpiecznie. Oczywiście, z jednej strony słyszymy, że Rosjanie, nie tylko Rosjanie, właśnie wszyscy, którzy tam walczą, kradną na potęgę. No, trudno im się dziwić. Wojna to zawsze jest także rozgrabianie tego, co się zajęło. Tak? No, to nie jest tylko, że jakoś tam. Pokonamy jakieś siły zbrojne, wyzwolimy tych ludzi, no bo przecież Rosjanie to tylko wyzwalają i nic więcej nie robią. Wyzwolimy ludzi i odejdziemy sobie. No nie, bardzo wielu Rosjan, nie powiem, że wszyscy, bo pewnie nie, ale wielu Rosjan po prostu kradnie na potęgę. Zresztą to jest ogólnie akceptowalne w Rosji. Jeżeli wierzyć tym podsłuchanym rozmowom, a jest ich dziesiątki, jak nie setki, to Rosjanie, czyli rodziny, które zostały w Rosji, po prostu grabież popierają. Zresztą no, zawsze w wojnie była grabież, tak? No, zawsze, zawsze to było. No, dzisiaj nie należy się temu dziwić, bo jeżeli jest możliwość wzbogacenia się szybkiego, no to korzystają z tego, tak? Czy jest na to przyzwolenie od władz rosyjskich? Prawdopodobnie jest, bo wszyscy o wszystkim wiedzą. Wiadomo, jak to jest. Wszyscy o wszystkim wiedzą. Co się dzieje w Polsce? W Polsce z takich ciekawych zdarzeń, które ostatnio mocno mnie zdenerwowały, jest historia pewnego pana, właściciela. Nie wiem, czy trafiliście na tą historię. Nie chcę tego filmu teraz pokazywać. Ale jest na YouTubie. Dwa filmy są właściwie. Już tego pana, pan jest Polakiem, jest właścicielem chyba jakiegoś zakładu naprawy, jakiś zakład mechanizacyjny. Nie wiem, jakieś remonty samochodów, coś takiego. Nie znam się za bardzo na tych mechanizacyjnych sprawach. W każdym razie okazuje się, że na placu jego stały samochody. I te samochody zostały zdewastowane. Jeden z tych samochodów, jak Jaguar, nawet, no, bardzo drogi. Na szczęście tego pana, chociaż w sumie ta sprawa tak niemrawo się rozwija, że nie wiem, czy na szczęście, był tam monitoring, były zainstalowane kamery i te dzieciaki są nagrane. Okazuje się, że to były ukraińskie dzieci. I tutaj absolutnie nie chodzi mi o to, czy były to dzieci ukraińskie, rosyjskie, niemieckie, czy to, to właściwie nie ma znaczenia. Ale akurat w tym przypadku były to dzieci ukraińskie, które, nie wiem czemu, y czy z nudów, czy, czy, nie wiem, powybijały szyby po prostu w tych samochodach. Y I dzieciaki takie w wieku chyba około 13 lat, on tam mówi, już nie pamiętam, 12 czy 13, czy 14 lat, już takie podrostki, można powiedzieć. No i sam ten akt nie jest może aż tak interesujący, bo to się w Polsce y, wszędzie może zdarzyć, w Niemczech, nie wiem, w, w, w Hiszpanii i tak dalej. Taki przypadek, że dzieciaki, y, no, narozrabiają to za delikatnie powiedziane, no. Wiadomo, jak w przypadku polskich dzieci to by się skończyło. Niestety... W tym przypadku są to ukraińskie dzieci. I okazuje się, że po pierwsze policja działa niezwykle opieszale w takich przypadkach. Po drugie, prokuratura właściwie nie wiadomo, czy jest w stanie wyegzekwować cokolwiek. Okazuje się, że ten pan nie ma żadnych praw, ponieważ jest to sprawa pomiędzy tymi rodzicami tych dzieciaków a właścicielami samochodów. Wyobraźcie sobie. To po drugie, i najważniejsza, może rzecz z tego wszystkiego, stosunek Ukraińców w ogóle do całej tej sprawy. Podobno dzieciaków było pięć sztuk, z czego tam jacyś dwaj bracia, więc ogólnie czterech rodziców można powiedzieć. I z tej czwórki rodziców, jedna pani stanęła na wysokości zadania, przeprosiła i była skłonna no jakieś zadośćuczynienie, jakieś pieniądze wyłożyć, po prostu chciała się dogadać. Wiadomo, no, dzieciaki są różne, nie? odbija im czasami, no rodzic musi stanąć na wysokości zadania i wziąć odpowiedzialność za czyn tego dziecka, prawda? No tak to jest, tak ten świat jest ułożony, jest to zupełnie zdrowa i normalna sytuacja. Natomiast o ile ta pani rzeczywiście chciała, o tyle pozostali rodzice już nie. I bardzo mnie to wnerwiło, bo pan, ten właściciel powiedział, że w rozmowie z drugim rodzicem, ten stwierdził, że właściwie ta sprawa go nie interesuje, że on nic nie zamierza płacić, nic nie zamierza robić, że on tu właściwie w Polsce to przyjechał, ale on chyba dalej pojedzie. I właściwie takie totalne jakieś, no nie wiem, nie wiem, jak to nazwać, olewactwo, ym, bardzo niezrozumiała dla mnie, y, dla mnie rzecz. Straty są duże, prawdopodobnie te straty będzie musiał pokryć ten właściciel, ponieważ okazuje się, że ubezpieczenie nie obejmuje tego typu strat. Jakby tam meteory trąbną, to tak, ale od aktów wandalizmu nie, nie obejmuje, mimo tego, że ten, no... Jest to sytuacja, coś jest nie tak z polskim prawem. Pozostali rodzice, jeszcze muszę dokończyć, pozostali rodzice podobno powiedzieli, że oni wezmą adwokata i adwokat to wszystko ich wybieli i tak dalej, nie? I to z wielką pewnością siebie. No, coś jest nie tak z polskim prawem, wydaje mi się. Słuchajcie, ja już abstrahuję od tego, bo tam głównie ludzie rozmawiają o tym, w komentarzach, że to Ukraińcy, że wiadomo, że tak yy, było wiadomo, że tak będzie, że nie można im ufać, że coś, to, to nie chodzi o to, słuchajcie. Absolutnie. Bo w każdej, yy, w, w każdej skrzynce jabłek jeden zgniłek może się znaleźć i ci, co Ukraińcy do nas przyjeżdżają, to też nie są wszyscy święci, tak jak my. Polacy, jak jedziemy do Niemiec, czy jedziemy no nie na wakacje do Portugalii, czy coś, to też wszyscy nie jesteśmy święci, tak? Zdarza się, że Polak kradzieży się dopuści, jakiegoś rozboju, coś, to jest normalne. Natomiast najbardziej mnie wpienia, że polskie prawo jest jakieś, nie wiem, jakoś dziwnie skonstruowane, bo taki gość, właściciel, skoro to jest udowodnione, skoro te dzieciaki są na filmie. Em, to on powinien dostać wilczy bilet na Unię Europejską. Powinien być deportowany razem z tymi dzieciakami na Ukrainę. Po prostu, no. I podejrzewam, że żaden Ukrainiec nie miałby za złe tego, że coś takiego by się stało. Bo to normalne, to, to było normalne. Tymczasem okazuje się, że właściwie chyba nic im nie można zrobić. Oczywiście ta sprawa będzie się rozwijała. Mam nadzieję, że ten pan na swoim kanale dalej, bo jestem bardzo ciekawy, jak to się w ogóle zakończy. Mam nadzieję, że ten pan będzie po prostu publikował jakieś filmy, jakieś informacje. No i coś jest nie tak, słuchajcie. No nie może tak być. Absolutnie, że ktoś, kto do nas przyjeżdża, jest. Chroniony bardziej niż obywatel naszego kraju. No, moim zdaniem, tu jest jakiś błąd ustawodawców. Nie wiem, jak najszybciej trzeba to zmienić, bo to bardzo niebezpieczna dla nas jest sytuacja, nie? że mogą być takimi cwaniakami jakieś pojedyncze osoby i po prostu nie ponieść konsekwencji albo ponieść jakieś znikome konsekwencje. No, nie wiem, co o tym sądzicie, o tej sytuacji, ale jak wpiszecie sobie na YouTube Jaguar, Ukraińcy czy coś takiego, na pewno wam ten film wyskoczy. Możecie tam sobie przybliżyć tą sytuację. W każdym razie myślałem, że to jest inaczej, zupełnie. I no i ci rodzice, taki olewacki. No, adwokata biorą i tak dalej, i się już niczego nie boją, to, to w ogóle, co adwokat może tutaj zrobić? Nie rozumiem tego. To jest. To trzeba poprawić, zdecydowanie. Dobra, co do innej sytuacji. No, w Polsce, wiadomo, że mamy dosyć ciężko. Skończył się węgiel. Miały być jakieś dopłaty, ale ja nie wiem, jak to będzie zrealizowane, i chyba. Yy, chyba to jakoś spali na panewce ten plan, bo, bo to już miało być właściwie, yy, miał węgiel po 1000 zł każdy mógł kupić. Yy, każdy mógł kupić chyba 3 tony węgla, czy też na jeden piec 3 tony węgla, nie wiem dokładnie, bo się nie interesowałem. Yy, w każdym razie rząd chyba zrobił w ten sposób, że koszty miałyby ponieść składy. Opałowe, i później to znaczy, za swoje pieniądze musieliby kupować drogi węgiel, sprzedawać po te tysiąc złotych i później czekać na pieniądze od państwa. Oczywiście <gryw> prawie nikt na to nie poszedł. I nie wiem, czy to nie będzie spycholandia taka, że yy, rząd powie: że o kurczę, my chcieliśmy to zrobić, no ale. Właściciele składów opałowych nie chcą, no to ich wincie za to. <laughs> Rozumiecie o co chodzi? No kurde! No ceny windują się potężnie, naprawdę. Jeżeli ktoś ma babcię, dziadka jakichś bogatych, czy też może niebogatych, no ale w miarę zamożnych, to naprawdę ta sytuacja, która jest w Niemczech, gdzie podobno rząd zamierza dopłaty emerytom robić do wakacji zimowych w ciepłych krajach, to jest, to jest naprawdę świetny pomysł. No u nas żadnych takich dopłat pewnie nie będzie, ale kurczę, no, jest na przykład listopad, taka babcia z dziadkiem wyjeżdża sobie, nie wiem gdzie, do Włoch, do Hiszpanii, czy nawet gdzieś, no nie wiadomo jak z tym COVIDem teraz będzie, bo to też tam coś budzi się, bestia podobno. Kurde, nawet nie wiem, czy ja trzecią dawkę nie powinienem przyjąć. Nie wiem już. Wszyscy olali w ogóle ten COVID i nagle przypomnieli sobie przed tym, że czeka nas kolejna fala i będzie się, będzie się trzeba szczepić tam co 5 miesięcy, czy co ileś. No, kurka wodna. Nie wiem. Oczywiście nie jestem sceptykiem, jeżeli chodzi o sam COVID, bo jak wiecie, bardzo ciężko przechorowałem. Bardzo, bardzo ciężko. Ale na no jakieś takie powracające. No teraz w ogóle nic nie ma, żadnej ochrony. Nikt nie nosi maseczki. W ogóle rąk się tymi środkami nie dezynfekuje przed wejściem do sklepu. No nic już i, i nie wiem. Zniknął i nagle się pojawi znowu, to w, w jaki sposób to? No, ktoś musiałby to wyjaśnić, jak to w ogóle się dzieje, że on się tak nagle pojawi znowu. Bo na razie wygląda na to, że jest w odwrocie, albo nie wiem, albo odporność uzyskaliśmy, albo coś. Nie mam pojęcia. Hmm. Dobra, odnośnie jeszcze Ukrainy. Bo kurka, o czym ja w ogóle zacząłem gadać. Zupełnie niepotrzebnie. Oczywiście, hura optymizm, który jest w naszych mediach albo w internecie, no, należy włożyć między bajki. Tu wcale nie jest dobra sytuacja. Dla niektórych może być to, że to tyle tylko Ukrainy jest zajęte, ale to jest ogromny obszar, te zajęte tereny i odzyskanie tego. Nie wiem, czy to w ogóle będzie możliwe. Czy Ukraińcy będą mieli dosyć siły, żeby to zrobić? Ta wojna może się bardzo przeciągnąć. Niektórzy optymistycznie zakładają, że ona skończy się do końca roku. Bardzo się boję sytuacji, w której to Ukraina będzie w złym świetle postawiona, bo jeżeli Rosja wymyśli sobie coś takiego, że wyciągnie pierwsza rękę, że powie, no dobra, to już kończymy tą wojnę, możemy zawrzeć pokój, a Ukraina powie, że nie, bo powie, że nie, bo każdy by powiedział, że nie. No to wtedy będą mieli gotowe scenariusze propagandowe pod tytułem To Ukraina chce wojny, a nie my. Tymczasem, no, jest zajęte tyle terenu i Prawdopodobnie Ukraińcy no, nie spoczną dopóki nie zaczną odzyskiwać. Czyli tutaj może się sytuacja wojenna przeciągać, no, w, tak jak było w Donbasie, tak? przez cały czas coś się tam działo. To jest bardzo, bardzo zła sytuacja dla Ukraińców, którzy powinni zacząć odbudowywać swój kraj. Jest to wielka szansa dla Polaków też. Naprawdę nie było dawno takiej sytuacji, że moglibyśmy mieć prawdziwego sojusznika. Oczywiście ktoś powie: A ciekawe, czy ta Ukraina to się na nas nie wypnie. Ciekawe, czy rzeczywiście będą naszymi sojusznikami, czy nie. No, moim zdaniem warto spróbować. Zawsze w polityce może być tak, że politycy zaczną się żreć o jakieś, o jakieś rzeczy, o jakieś strefy wpływów i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że między narodami, czyli polski naród, ukraiński naród, cokolwiek by się nie wydarzyło, to jednak, no, będziemy z Ukraińcami i oni będą z nami. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, to trochę takie jest romantyczne myślenie, ale tak mi się wydaje, że między naszymi narodami po prostu coś się stało. Ja wiem, że wołyń, wiem, że masakry, wiem, że bandera, i tak dalej, i tak dalej. Ja to wszystko wiem, oczywiście. Ale nie możemy, moi drodzy, budować przyszłości, ciągle biorąc pod uwagę przeszłość. Bo tak, to na skórka wszyscy atakowali przecież z każdej strony. No, jeżeli możemy z Niemcami żyć w zgodzie, jeżeli z Niemcami mamy granicę na mapie, ale Praktycznie jej nie ma, można sobie kurka, nie wiem, spacerować codziennie gdzie się chce. No to wydaje mi się, że z Ukrainą, zakładając, że ona wejdzie do Unii Europejskiej, no możemy osiągnąć coś dużego. Fajnie by było, oczywiście, żeby Ukraińcy odzyskali tereny, przynajmniej tutaj te. Czyli od Mariupola, powiedzmy tutaj do końca, ale Rosjanie tego nie wypuszczą. Oni osiągnęli to, zobacz, mają teraz lądowy potężny pas na Krym, prawda? Nie muszą tym mostem już zasuwać, tylko mają tu wszystko zajęte. Wylewają się tutaj na Mikołajów, już przecież. Kurczę, Odessa jest blisko. Oczywiście, w alternatywnej rzeczywistości, rewelacyjna by była taka potężna Unia Polski z Ukrainą. Słuchajcie, Ukraina naprawdę to będzie, jeżeli Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, to będzie za ileś tam lat, bo my też na początku byliśmy biedakami w dziurawych skarpetach, lataliśmy. Chyba nie muszę przypominać, jak wyglądała Polska przed wejściem do Unii Europejskiej. To, że dzisiaj mamy taki Piękny kraj, bo mamy to, jest po prostu zasługa Polaków, i zasługa też wejścia do Unii, zasługa otwarcia granic, zasługa otwarcia rynków pracy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli Ukraina wejdzie do Unii, to zobaczycie, że prawdopodobnie jej rola w Unii stanie się większa niż Polski, ale mi się marzy coś innego. Mi się marzy taka Unia. Nasza z Ukrainą od morza do morza po prostu. Nawet jeżeli coś by się stało, bo Ukraina wiadomo, że będzie producentem żywności potężnym, prawda? No, czołowy producent na świecie żywności, zboża głównie, więc będzie musiała to normalnie portami tutaj upłynniać, ale. Gdyby miała taką przepotężną sztamę z Polską, to zawsze Ukraińcy by wiedzieli, że jeżeli się coś tam odwidzi na dole, albo jakaś blokada będzie, to może mogą przepuścić to zboże przez Polskę i w polskich portach to załadować na statki. Zresztą teraz no, to się dzieje, wiadomo, ale różne słyszę projekty, na przykład taki projekt. Żeby specjalną linię kolejową wybudować. No, wszystko jest przed nami. Tak? Ukraińcy muszą zacisnąć pasa. I tak jak ten filmik wam pokazałem, nieprzypadkowo. Oni muszą się po prostu poświęcić, muszą zapomnieć o tym łapownictwie, o tym wszystkim. I po prostu. Całe swoje siły skierować w odbudowę kraju i integrację z Zachodem. I wtedy będzie to potężny, liczący się yy, kraj. No już jest potężny, ale naprawdę, potencjał Ukrainy moim zdaniem jest na pewno większy niż Polski. Ze względu na surowce, ze względu na te czarnoziemy, ze względu na powierzchnię. No naprawdę. Jest tutaj ogromne pole do popisu, i moim zdaniem, jeżeli ta wojna by się skończyła dzisiaj, jeżeli jutro Ukraina weszłaby do Unii Europejskiej, a może do NATO też, to za 15 lat gdzieś to będzie zupełnie inny kraj. Naprawdę, to będzie zupełnie inny kraj. Warto by było mieć takiego sojusznika, takiego prawdziwego. Bo Węgry, kurka. He. O, nie chcę mi się gadać. No, Ukraina na pewno by była lepszym sojusznikiem niż Węgry. Naprawdę. To by był liczący się sojusznik. Na pewno będzie miała silną armię Ukraina. Oni tego nie odpuszczą, bo będą wiedzieli, że zawsze będą zagrożeni ze strony Rosji. My mielibyśmy spokój, przynajmniej tutaj. No, to byłoby coś. To takie marzenia oczywiście, bo tak jak mówiłem wcześniej, politykom zawsze może coś na dupsko usiąść, ale no to by było fajne. Fajnie by było mieć takiego sojusznika, takiego z prawdziwego zdarzenia. Dobra, to tyle. Chciałem sobie pogadać przy niedzieli, więc pogadałem. Mam nadzieję, że fajnie Wam się słuchało. Żegnam się z Wami, do usłyszenia.